Witam Państwa. Spotkanie dzisiejsze poświęcone będzie odpowiedzi na pytanie, które otrzymałem telefonicznie od osoby bliżej mi nieznanej, która pyta o zasady odpowiedzialności pracowników zbiorowej odpowiedzialności w wielostanowiskowych zakładach pracy. To w tym przypadku tego pytania dotyczyło to oczywiście sklepów, w których pracuje kilka osób i które wspólnie odpowiadają za powierzone imienie. Proszę Państwa, powiem tak może na wstępie, że ta odpowiedzialność materialna pracowników zgodnie z artykułem 114 i 127 niezależnie od przepisów, które są określone w, w kodeksie, artykule 415 kodeksu cywilnego i następnych. Ta odpowiedzialność w świetle kodeksu pracy y, oparta, y, y, to znaczy możemy ją podzielić y, na y, dwa takie rodzaje. Jeden z nich to odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną pracodawcy na skutek swoich działań bądź zaniechań i drugi rodzaj to jest odpowiedzialność za powierzone imienie przez pracodawcę. I proszę Państwa, na ogólnych zasadach my, czy artykuł 415 mówi o tym, że każdy kto wyrządził drugiemu szkody, artykuł 415 kodeksu cywilnego, każdy kto wyrządził drugiemu szkody, odpowiedzialny jest za jej naprawienie. Ale tu w odniesieniu, proszę państwa, do, do y, pracowników i przepisów kodeksu pracy mamy pewne ograniczenia. Ta odpowiedzialność pracownika w tym przypadku jest ograniczona do kwoty 3 miesięcznego wynagrodzenia. Jeżeli pracownik wyrządził szkodę osobie trzeciej w związku ze swoim zatrudnieniem, to Artykuł 120 mówi o tym, to pracodawca naprawia tą szkodę za tego pracownika. Osobie trzeciej, która nie była pracownikiem. Artykuł 121 Kodeksu Pracy mówi o tym, że może być podpisana między pracodawcą a pracownikiem określona ugoda co do spłaty, co, co do zapłaty za tą szkodę, zapłaty, którą poniósł pracodawca. Czyli tu pracownik i Pracodawca mogą się mówiąc, tak nieładnie dogadać, na jakich zasadach ta, ta, to zadośćuczynienie będzie przez pracownika realizowane, ale najczęściej ta ugoda opiewa na jakieś niższe kwoty, niż w rzeczywistości pracodawca tą szkodę wynagradzał. Niewykonanie takiej ugody przez pracownika no, rodzi pewne konsekwencje obostrzające jego odpowiedzialność. Możemy tu w artykule 122 także jest określona odpowiedzialność z winy umyślnej pracownika. Wówczas odpowiada on no, całkowicie za szkody, które wyrządził. Proszę Państwa, ale trzeba też zwrócić uwagę na fakt, że pracownik może się przed sądem czy przed pracodawcą bronić w ten sposób, twierdząc, że nie miał możliwości określonego zachowania się, że pracodawca nie dopełnił określonych warunków, na przykład pracy i tak dalej. Jest tu wiele kwestii i problemów, na które jedynie zwracam uwagę. Proszę Państwa, mienie powierzone to jest ta druga sytuacja, w której pracownik może odpowiadać za powierzone mu mienie przez pracodawcę. Odpowiada w pełnej wysokości. Chyba, że tak jak w poprzednim przypadku wykaże, że szkoda powstała z przyczyn od niego niezależnych, a w szczególności niezapewnienia przez pracodawcę warunków umożliwiających zabezpieczenie powierzonego mienia. Artykuł 124 Kodeksu Pracy. Proszę Państwa, i w tym, że artykule zawartych jest wiele kwestii, do których one są stosunkowo proste, wystarczy wykazać, że pracodawca nie stworzył warunków do tego, by... To mienie powierzone podlegało odpowiedniej pieczy pracownika, czy pracowników, bowiem nie zawsze dawało mu to te warunki, w których pracował, dawały mu takie możliwości. Proszę Państwa, ale najważniejszą częścią tego, co chciałem dzisiaj powiedzieć, to jest wspólna odpowiedzialność materialna pracownika, pracowników. Proszę Państwa, mamy wiele zakładów pracy, którym, w których pracuje wielu wielu pracowników i którym powierza się to mienie tego zakładu pracy. Najlepszym przykładem będą sklepy wielostanowiskowe. Otóż proszę państwa, z artykułu 124 Kodeksu Pracy możemy wyczytać że na zasadach tych, o których tu mówiłem, pracownicy mogą przyjąć wspólną odpowiedzialność materialną za mienie powierzone im łącznie z obowiązkiem wyliczenia się z tego mienia w jakimś określonym okresie, a najczęściej są to remanenty takie, które są w sklepach prowadzone. Podstawą, proszę Państwa, łącznego powierzenia mienia jest umowa o współodpowiedzialności. To jest jedyna podstawa, umowa o współodpowiedzialności materialnej zawarta przez pracownika z pracodawcą. O tym mówi artykuł 125. Czyli bez takiej umowy pracownik, który zostaje przyjęty do pracy i nie podpisano z nim określonej umowy, nie ponosi odpowiedzialności wraz z innymi pracownikami. Proszę Państwa, mamy te dwa artykuły 120 i 125, ale mamy także odesłanie w paragrafie drugim artykułu 125 do rozporządzenia Rady Ministrów. Czyli tu mamy konkretyzację tej odpowiedzialności zbiorowej pracowników wielostanowiskowych w wielostanowiskowych zakładach pracy. Rozporządzenie z 4 października 1974 roku, a tekst jednolity mamy z 1996. Proszę Państwa, i co? Możemy z tego rozporządzenia wyczytać? Otóż te przepisy rozporządzenia mają zastosowanie w następujących przypadkach. Łącznego powierzenia pracownikowi, pracownikom mienia z obowiązkiem wyliczenia się w zakładzie pracy lub wydzielonej jego części. Czyli jeżeli mamy taki zakład pracy, na przykład duży sklep, gdzie jest część magazynowa albo są różne działy tego sklepu, za określone działy może odpowiadać jedna grupa pracowników, co musi wynikać z umowy pisemnej. Za między pracodawcą i pracownikiem, a w drugiej części inna grupa pracowników. Pracownicy mogą przyjąć y, tą odpowiedzialność na podstawie pisemnej umowy za szkody spowodowane powstaniem niedoborów w powierzonym imieniu. Ten niedobór, proszę Państwa, może mieć dwa źródła. Może być on spowodowany tym, że niektórzy pracownicy wynoszą towary, zabierają je prawda, z tego zakładu pracy, ale może być spowodowany także tym, że to konsumenci, klienci danego sklepu wynoszą, ukrywają towary właśnie sprzedawane w tym sklepie. Ale mamy tutaj pewne ograniczenia, proszę Państwa. Ta odpowiedzialność może wynikać tylko... Przy pracy na jedną zmianę zatrudnionych, gdy w tym zakładzie jest 8 osób, przy pracy na dwie zmiany 12 osób i przy pracy na trzy zmiany. 16 osób może być zatrudnionych w takim zakładzie pracy. Ale równocześnie w tymże artykule się stwierdza, że w zakładach, co mówi, myśli się tu najczęściej o zakładach produkcyjnych, ale w zakładach usługowych, w zakładach zbi żywienia zbiorowego, a szczególnie w sklepach samoobsługowych ta ilość pracowników... Wspólnie odpowiadających za powierzone imienie i zobowiązana do wyliczenia się z tego mienia, może wynosić 24 osoby na jedną zmianę. Proszę Państwa, zgody na taką wspólną odpowiedzialność muszą wyrazić wszyscy pracownicy zatrudnieni. Nie może być tak, że jeden z nich nie chce odpowiadać za tak powierzone imienie. Zmiana, każda zmiana w składzie pracowników wymaga zawarcia nowej umowy. Czyli pracodawca zmienia pracownika, zatrudnia innego, konieczne jest podpisanie nowej umowy. Proszę Państwa, wynika to z tego, że między pracownikami musi być pewien stopień zaufania wspólnego, za, za zobowiązań, za to powierzone mienie. Jeżeli przychodzi nowy pracownik, można takiej umowy nie podpisać, ale wówczas nie, pracodawca ma prawo zwolnić wszystkich pracowników. Natomiast każde przyjęcie, każda zmiana w składzie... Tym, który podpisywał poprzednią umowę, wymaga właśnie podpisania nowej umowy. A takich sytuacji, proszę Państwa, mamy bardzo wiele. Przed podpisaniem takiej umowy, przed zatrudnieniem nowego pracownika i po jego zwolnieniu konieczna jest, jest inwentaryzacja, proszę państwa, która może przy stwierdzeniu niedoboru. Pracownik, który się zwolnił z pracy, pracownik może wyznaczyć. Do tej inwentaryzacji swojego następcy, któremu należy się wynagrodzenie. Przy nieobecności, a Państwo możecie zadać pytanie: jak ktoś zachorował na dzień, czy na dwa, czy na krótszy jeszcze, ktoś otrzymał zwolnienie na kilka godzin, ustawodawca stwierdza w tym rozporządzeniu, że przy nieobecności w pracy dłuższej niż wskazana w umowie czyli musi być to określone w umowie po powrocie do pracy przed albo po zakończonej inwentaryzacji w związku z nieobecnością pracownika jest on nadal związany umową o wspólnej odpowiedzialności materialnej. Czyli to umowa musi określać, jak długo pracownik może być nieobecny w pracy, by nadal odpowiadał materialnie. Gdy zwalnia się z pracy, należy, tak jak mówiłem, przeprowadzić inwentaryzację i umożliwić pracownikowi udział w niej. Należy, proszę Państwa, wypowiedzieć, um, każdy pracownik ma prawo wypowiedzieć umowy o wspólnej odpowiedzialności na 14 dni przed zwolnieniem się z tej pracy. Tu również jest konieczna inwentaryzacja. Przy niedoborach każdy pracownik w ciągu trzech dni o, po wzięciu takiej wiadomości, że są niedobory, może odstąpić umo od umowy na przyszłość. Pracodawca może odstąpić od umowy w każdym czasie. Niezwłoczna jest inwentaryzacja także wówczas, gdy pracownik traci zaufanie do pozostałych pracowników, bądź proszę Państwa, z innego powodu. Nie życzę sobie w tej odpowiedzialności zbiorowej jednego, czy dwóch, czy innych pracowników, bo nie wiem, bowiem stracił do nich zaufanie, bądź podejrzewa ich o działania nieuczciwe. Czas mi się skończył, zatem dziękuję. Przypominam jedynie, musi być umowa między pracodawcą, pisemna, a pracowników w każdej sytuacji odpowiedzialności zbiorowej w wielostanowiskowych zakładach pracy. Dziękuję Państwu.